Siema, widzowie, to ja będę sobie popijał yerbę podczas nagrywania. I co, i opowiem wam wszystko, co się odpije przyło niedawno. Spartiatik! Ej, zostaw łapkę w górę, żeby doszło jak do największej ilości widzów. Niech dowiedzą się, co się odpije psza. Smutny trochę okres, w sensie sytuacja, która się wydarzyła z YouTube'em. Nie wiem, czy... Pewnie tylko ci, co na streamie przychodzą, to wiedzą, także od początku postaram się to wyjaśnić. Chwilę na początku przerwy, którą sobie zrobiłem na początku czerwca, po tam 200 godzinach w maju i tak dalej. Fajne rzeczy miałem powstawiać, ale co? Nie udało się, bo parę dni po przerwie, znaczy parę dni podczas robienia przerwy, dostałem maila, kurde, mam nadzieję, że za cicho nie jestem. Dostałem maila od YouTube, chyba mogę pokazać te wszystkie rzeczy. To nie jest jakaś tajemnica. Mail od YouTube, widzicie, naruszenie jakichś zasad i tak dalej. Zasady dotyczące organizacji kryminalnych. Teraz możesz się zastanawiać, widzu. Czy ja jestem jakimś mafiozo, albo nie wiem, Illuminati. Mój stary jest w Illuminati, że nie będę mówił jakichś kontrowersyjnych nazw, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie, filmik sprzed chyba 5 lat, to jest... Jeden z początkowych filmów, które wstawiałem, które nagrywałem z głosem, z kamerką. Początki, totalne moje początki. Tu jest Czym wyjść z brązy, to jest chyba pierwsza seria, jaką zacząłem nagrywać. Nie licząc tam Full HD coś tam, bo to parę odcinków nagrałem, potem zacząłem jakieś Czym wyjść z brązy, inne rzeczy. No i jeden z pierwszych filmików, tam zacząłem opowiadać różne dowcipy na start i teraz sobie możesz powiedzieć, pewnie powiedział N-Worda i żart o KKK, ludziach w białych kapturach. Nie, nie, nie. To jest żart. Oczywiście nie mogę go nawet zacytować pod wstęp, w końcu za niego rzeczy, które zaraz wszystkim powiem. Ale dostałem... Powiem go tak, żebyście zrozumieli, o co chodzi, żeby się YouTube nie mógł doczepić. Wszystkie ogranicza za żart o szachistach. Na czasie akurat YouTube trafił, może trochę się spóźnił, nie wiem, czy szachy są nadal topowe, ale... żart polegał na tym, że byli przedstawiciele dwóch różnych państw. Jeden to był amerykański, drugi z kraju, na który Ameryka nieraz najeżdżała, żeby wprowadzić demokrację, wiadomo. Chyba wiecie, o jakie kraje chodzi. Oczywiście w żarcie chodziło o to, że grają sobie dwaj szachiści i jeden drugiemu zbija wieżę na szachownicy. Podkreślam, żeby YouTube nie myślał, że byłby czymś innym. Tylko w tym żarcie wiadomo, jeżeli chodzi o te dwa kraje i o zbijanie wież w szachach, to wiadomo, YouTube podciągnął to pod coś takiego, że jestem terrorystą chyba. I że to jest nawiązanie do słynnego 9.11. Wiecie, o co chodzi. Teraz tak, co się stało poza tym, że YouTube dał mi tego bana na ileś tam dni, nie pamiętam ile. Dał mi tego bana. To jeszcze, zobaczcie to. A, oczywiście przez to też nie mogłem wstawiać. Możecie się zastanawiać, czemu długa przerwa. W czasie przerwy od streamowania chciałem wstawiać na YouTube, ale wyszło jak wyszło. Jeszcze to dostałem. Jeszcze rozumiem, że dostałem bana nawet jakiegokolwiek tam, wiecie, YouTube ostatnio coraz bardziej się doczepia do wszystkiego. Niech dają bana coś tam, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, trudno, dwa tygodnie nie powstawiasz filmiku. Już dłuższe przerwy robiłem, więc trudno. Ale to jest najgorsze w tym wszystkim. To jest demonetyzacja kanału, czyli... Ogólnie youtuberzy mają tak, że zarabiają z reklam, co oglądacie przed filmami. Pewnie wszystko o tym wiecie. Każdy youtuber o tym gada chyba od kiedy się da zarabiać na filmach. Demonetyzacja kanału na 3 miesiące, czyli co się z tym wiąże? To, że nie zarabiasz z filmów, to już jest, wydaje mi się, najmniejszy problem w moim przypadku, gdzie dużo nie zarabiają tak naprawdę z głównego kanału, więcej zarabiam na Spartiatik Live. W ogóle cieszę się, że go założyłem w ogóle. Chyba z 2 lata temu, bo inaczej byłbym chyba bez niczego teraz. Ale coś tam wpada, wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć. Często wyłączają mi, jakby przejmują zarabianie na filmiku właściciele muzyki, bo często jest jakaś tam muzyka i tak dalej. Ja się staram puszczać muzykę, do której mam prawa, ale różnie to bywa. Nawet obraz może być, mogą zdjąć monetyzację, nawet zablokować film. Ale to nie jest najgorsze, że się nie zarabia. Najgorsze jest to, że jak nie możesz wyświetlać reklam w filmie, to YouTube
po prostu nie poleca twoich filmów dalej. Czemu? No bo jak nie może zarobić z ciebie, no bo przecież YouTube zarabia na tym, że ty zarabiasz. Oni biorą chyba 50% z twoich reklam. Tobie dają 50%. No to nie poleca ciebie, tylko kogoś, z kogo może zarobić. Prosta w dupę logika, prawda? Także to jest najgorsze. I teraz, co ja pieprzę, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, patrzcie. Napisane jest, że na 3 miesiące zostanie to zablokowane. Potem będzie wszystko git. Wiadomo, że nie będzie git, no jak 3 miesiące nie będziesz wstawiał, to praktycznie wrócisz na kanał, będziesz miał podstawy wyświetleń. Nieważne, jak duży kanał będzie chyba. No na YouTube, jak ci utną zasięgi, to po prostu film nigdzie nie dojdzie i nikt się po prostu nie dowie o tym. Także też rozumiem po czasie w końcu, czemu YouTuberzy i tak dalej robią Instagramy w dupę jakieś, w grupki, TikToki nawet, tylko po to, żeby w razie czego, takich rzeczy jak to, dotrzeć do widzów, nie wiem, powiedzieć im o nowym kanale, cokolwiek. Na przykład Rafonix, który przecież nieraz dostawał bana, a ma duży Instagram, czy tam grupkę na Facebooku. Dzięki temu zawsze dojdzie do widzów i zawsze ma spokój. No niestety ja jestem trochę głupszy, jak widać. Chociaż mam nadzieję, że film dojdzie dalej niż nie dalej, żebyście się dowiedzieli. Ale dobra, co ja chciałem powiedzieć. Na 3 miesiące miało to być wyłączone zarabianie, tak? Nie. YouTube zmienił zdanie. Za żart o tym, że ktoś gra w szachy, nie zdejmie monetyzacji 3 miesiące. Oczywiście zdejmie ją na zawsze. Tak ustalił. Nigdy już się wróci. I nie ma to w mailu napisane, może powiem, jak to się tego dowiedziałem. Oczywiście dostałem maila o tym, że monetyzacja i że ban, od razu odwołanie napisałem, odrzucili, napisałem do supportu, ileś tam kilkanaście maili wymieniłem z supportem, myślałem, że jakby ktoś z supportu jest po mojej stronie, bo tak spokojnie ze mną pisał, jakby chciał się dowiedzieć, co się naprawdę stało. Ostatecznie z supportu nic ludzie nie znaczą, niestety nie mają nic do powiedzenia. Nawet nie wiem, czy maile przekazywał dalej, czy po prostu to jest gra pozorów, gdzie piszesz maile, łudzisz się, tak naprawdę nigdzie to nie dochodzi. Może też tak być, bo nic nie wynikło z tych maili. Kiedy mailom się właśnie dowiedziałem, że za jakieś terrorystyczne, coś tam, kryminalne rzeczy, za które ja dostałem, przypominam, że powiedziałem żart, YouTube nie wraca do monetyzacji po 3 miesiącach, tylko wcale. Nie wiem, czemu tak jest i nie wiem, czemu jakby, aż mi się plącze w głowie, bo to jest tak głupia sprawa. Wyobraźcie sobie, co jest na YouTubie. Co chwila są jakieś dramy. Chłop zdęca się nad jakimiś niepełnosprawnymi na filmie, każe im jeść gówno z kuwety i tak dalej. I co zrobić, żeby usunąć ten film z YouTube'a? Trzeba to nagłosić w całej Polsce, inaczej YouTube chętnie będzie reklamy na tym puszczał. A u mnie żart 5 lat temu, którego YouTube się nie tykał przez 5 lat, zdejmują monetyzację na zawsze. Rozumiecie to? Oczywiście to teraz nie chcę wyjść na takiego, co pokazuje gorszego i inni też tak robią, to czemu ja nie mogę, tylko o coś innego tu zupełnie chodzi. O skalę. Skalę problemu. Że coś, co było 5 lat temu nietykalne, nagle po 5 latach jest banowane i jeszcze podciągane pod jakiś wandalizm, terroryzm i jakby kanał jest niszczony, no bo demonetyzacja równa się praktycznie zerowy zasięg na YouTubie. No i też łatwo to potwierdzić, że demonetyzacja to jest coś, jakbyś nie miał w ogóle zarabiania włączonego na kanale, no bo są kanały różne, nie wiem, czy oglądacie, które nie zarabiały, mieli tylko Patronite i inne rzeczy. Po jakimś czasie zaczęli włączać zarabianie, no bo to zwiększyło im zasięgi. Prosta sprawa. No także, no co, no. Już nic nie da zrobić, się będę pokazywał maili z supportem, bo nawet nie wiem, czy wtedy mi nie zdejmą znowu tego filmu, chociaż informacyjnego, więc wolę nie. Mogę powiedzieć tylko jedno. Będę robił nowy kanał, starał się tam przerzucić widzów tylu, ile mogę. Tu się powinny wyświetlić kanały, które robię, które będę robił. Prawdopodobnie to będą dwa nowe kanały. Jeden to będzie taki sam jak Spartiatyks, czyli główne konto. To samo tam będzie, jakby content będzie dalej taki sam. Drugi kanał, o którym już myślałem od dawna, ale oczywiście się nie mogę zebrać, bo jestem leniwy. To będzie z shotami kanał. Czuję, że to może być fajne. Oczywiście to nie będzie z shotami kanał typu Spartiatyks o lodach ekipy. Tylko to będą shoty, takie jak są shoty tutaj u mnie, czyli potężne shoty, czyli shoty wyrwane z kontekstu.
Tak naprawdę, no ten kanał to będzie co? Większość robota widzów. Ja będę po prostu upubliczniał to, co widzowie robią, czyli pewnie widzieliście filmiki z potężnych shotów. Jak nie, to sobie zobaczcie na kanale. Pewnie musicie sami wpisać YouTube, pewnie moich filmów już tak dalej nigdzie już nie poleci, więc musicie sami znaleźć. No, także tu się wyświetlą te dwa kanały. Mam nadzieję, gdzieś tam wejdźcie, zostawcie suba, żeby jakoś napędzić ten kanał. Jeden z drugim. Mam nadzieję, że nadal chcecie oglądać. Średnio na filmach było gdzieś 20 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, czy 20 tysięcy średnio ludzi, może tak to przełożyć, że 20 tysięcy ludzi średnio śledzi to, co robię. Czy nie wiem. No wątpię, że ktoś parę razy oglądał, jak oglądamy, nie wiem, Tobiasz versus Łowcy, bo takie rzeczy wstawiam od dłuższego czasu. A, i oczywiście do ludzi, bo też się wszyscy wiedzą. Pytają się, czemu na przykład Lola nie nagrywam albo Gierek. Ja mam drugi kanał z Spartiatic Live. No i tu możecie sobie oglądać gierki, jak gram. Tu stawiam z gierek, małpki. Tutaj jakieś z dupy gry Far Cry'a i tak dalej. Sporo tych gier. Mam nadzieję, że będę wstawiał często, regularnie, no bo jakoś to trzeba odbudować wszystko teraz. Cieszę się, że YouTube jakby nie przerzucił kary. Też na drugi kanał, który jest powiązany z głównym. Tylko, no, cieszę się, że w ogóle założyłem ten kanał jakoś 2 lata temu. No bo inaczej byłbym chyba bez YouTube'a w ogóle. Tylko Twitch by mi został. Co prawda, no Twitch jest najmocniejszą moją rzeczą, ale jednak YouTube tak dawno robię. Nie chciałbym go stracić całkowicie. No i też jakby, zobaczcie, ile tu jest fajnych, nostalgicznych filmów starych, które kiedyś to było. Liga Legend. Piękna sprawa. Testerka Diet. Piękna sprawa. Stare rzeczy, które kiedyś były. 1% ludzi tu potrafi gnieceni jajka. Drama ze streamerką. Jezus Maria. Stare czasy. YouTube kiedyś. O, Lenidla. Duo z Lenidlą. TikTok. 200 IQ. Stare czasy. Piękne filmy. Nostalgia. Nie chciałbym też stracić tego kanału. Także nie będę nic już prawdopodobnie na niego wstawiał. Chyba że YouTube zmieni zdanie po jakimś czasie. Wiecie, bywa tak. Na Twitchu też czasem ludziom cofają perma, cofają jakiegoś bana, który był na dłużej, bo tak. Nie wiem, jak to działa. Ktoś se uzna i tyle. Nie wiem. Ale no może kiedyś tak będzie, mam nadzieję. O, specjal 5 lat temu na 400 subów i po 5 latach zamknęli kanał. Bywa. Nie spodziewałem się tego, że kiedykolwiek to się stanie. Też trzymam się tego, żeby nie mówić nic takiego na YouTubie. Nie chodzi tu o przeklinanie, tego nie robię w ogóle poza streamami czy coś, ale chodzi tutaj o wiecie, N-wordy, jakieś toksyczne rzeczy, jakieś, nie wiem, skrajne rzeczy po prostu. Wiecie, staram się tego nie robić w ogóle, żeby też nikt się nie doczepił. Oczywiście nie jestem family friendly, zdaję sobie z tego sprawę, ale staram się, żeby nikt się nie doczepił, żebym działał w granicach takich, jakich mogę. I no i ostatecznie dopieprzyli się do mnie o byle gówno. Nie wiem, czy komuś zależało na tym, czy mam dosyć mały kanał, więc wątpię po prostu. Ktoś to zbanował, a że mały kanał, to go nie cofną i tyle. Także no, zapraszam na Spartiatic Live. Tutaj macie gierki, na dwa kanały tutaj, gdzieś się wyświetlą. Tam możecie oglądać. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć. Szkoda, szkoda, że takie coś się stało. Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać na innym kanale po prostu. No i co? Trzymajcie się, widzimy się na streamie, na innym kanale, gdziekolwiek w internecie, gdzie będzie się dało. Serce dla was za te 5 lat tak naprawdę YouTube'a, tego kanału. Widzimy się gdzie indziej. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Siema. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!